No, kloc czy nie kloc? Oto jest pytanie. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli na kanale WTF Kloccy, czyli rozwijając skrót. W ogóle to fajne? W ogóle to fajne w teorii zawiera słowa kloc, chociaż mam w nazwie kanału kloc, to znaczy, że tyczy się to w ogóle to fajny kloc. No i moi drodzy, teraz czy Playmobil to jest kloc, czy nie jest kloc? No to już jest kwestia filozoficzna, chyba zupełnie na inny temat. No bo jak zdefiniować klocek? Jak zdefiniować kloc? Może nad tym zastanowimy się jeszcze kiedy indziej. Natomiast moi drodzy, ja w dzieciństwie Playmobil, bo już wtedy istniało Playmobil, traktowałem jako alternatywę klocków, traktowałem mimo wszystko jako klocki. Myślę, że nie tylko ja, wiele ludzi właśnie podchodzi tak do tematu, że Playmobil jest to jakaś alternatywa do klocków Lego czy innych. W związku z tym, jak już widzicie, mamy to przed oczami, w związku z tym sobie to zrecenzujemy. Ja w dzieciństwie tak traktowałem. A to, co traktowałem w dzieciństwie, święte, co już powinniście wiedzieć po moim bazowym kanale. Drogie fany, Playmobil, są to dwie gazetki tak naprawdę, które aktualnie mam w kioskach, więc obydwa numery możecie aktualnie kupić. Jest to wersja męska, czyli Playmobil Blue, oraz wersja damska, czyli Playmobil Pink. Co ciekawe jeszcze z takich ciekawostek, dziś na moim bazowym kanale z klockami, tu wam rzucę odnośnik, porównywaliśmy sobie te magazyny do magazynów Lego. A tu zajmiemy się jednak szerszą recenzją tych magazynów, zaczynawszy oczywiście od Pink! Tak jest, nie można było inaczej. Zestaw traktuje o pannie młodej, no i dokładnie tę samą pannę młodą mamy w gazetce. No podobne zabiegi oczywiście robi Lego, tak, że to co jest na okładce, to co mamy zestaw, to samo jest w środeczku. Na pewno będzie przepis na babeczki, mamy również tu reklamę zestawów. To jest to pierwszy magazyn, któremu się przyglądamy na tym kanale. Dość szybko przechodzimy sobie do bohaterki, którą mamy. Mamy krótki opis bohaterki tej, której znajdziemy w bliźliszcze oraz komiks o niej, czyli ten najważniejszy dzień, ten wielki dzień, ale jednocześnie też najważniejszy. Mówię, cóż, kreska jest prostsza niż, a zresztą porównanie robiłem na bazowym kanale, odsyłam was tam. Wbrew pozorom mi się bardzo podobają te napisy tutaj. Trzask, potknięcie, 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 szturchnięcie. Jest to takie zabawne, naprawdę mi się to niesamowicie podoba. Pojawiają się oczywiście reklamy innych gazetek, choć nie ma tu o dziwo gazetek Lego, żadnych reklam. Śmieszny tablet czy telefon. Cóż, ta gazetka bardziej skupia się faktycznie na komiksach, zdecydowanie mniej na zagadkach i tak dalej. Natomiast co ma fajnego w odróżnieniu od Lego? Co za pamięta jest z komiksu? No fajnie, możemy poćwiczyć sobie pamięć. Plakat, który jeden jest właśnie traktujący o ślubie, pokazujący z większej perspektywy, bliższej perspektywy właściwie zestaw. Drugi jest plakatem rysowany, co już mówiłem, mi się niesamowicie podoba. Jest reklama natomiast gazetki Playmobil Blue, czyli tej dla faceta. Jest przepis na babeczki, czyli możemy gotować, nie umrzeć z głodu i recenzować dla was dalej WTF-y. Fajnie. Karacą do ślubu, to co mieliśmy na plakacie po raz kolejny, tylko większe omówienie, fajniejsze. Miłość na zawsze. O, papuszki. Miałem kiedyś papuszkę, niestety już nie mam. Fajnie, są takie wstawki z prawdziwego życia. Jest również troszkę zagadeczek. Mimo wszystko tego w jakiś sposób nie może braknąć. No i tu widzimy w odróżnieniu od tamtej gazetki, tam jest znacznie więcej w męskiej komiksów. Stoik Watashki, Dragon. Zobaczymy, jeżeli ten film wam się spodoba. Może i również ten Wiking u mnie na kanale będzie. Mamy również konkurs, moi drodzy, w którym do wygrania mamy takie oto fajne trzy zestawiki. No i w kolejnym numerze będzie weteryna ze szczeniakiem, stetoskop plus opatrunek no, z pieskiem, a jest ze szczeniaczkiem. Tego raczej nie, to jest tylko grafika. Na końcu również Blue Ocean, bo to oczywiście wszystko od Blue Ocean przyzwyczaiło nas, że mam jakąś wycinankę, jakąś fajną zabawę. Fajnie, nie marnują tych tylnych okładek. To na pewno. Dzięki właśnie uprzejmości Blue Ocean mamy również Playmobil Blue. Jak wygląda Playmobil Blue? Również spis treści, również jak tam przybliżenie Leona Król na próbę. Fajnie, że mamy tą postać, która jest tu opisana przybliżoną. Komiks, których komiksów znacznie jest więcej, znacznie są dłuższe niż w Pinku. Tu reklama. O, patrzcie, jaką fajną kuszę możemy dostać od walentynek. O, czyżby jakaś aluzja, że w walentynki możemy kuszę kupić? No, czyżbyśmy jednak nie pałali do kogoś miłością i wtedy kupujemy kuszę? Dalej, więcej komiksu. Plakat również, no są też oczywiście zagadki, zdać dwie różnice, ale to z tym przyzwyczajeni. Bardzo fajne tu powiększenie tego zestawu jakby jest zamkiem i rysowany plakat. Odnośnie tych plakatów jeszcze raz odsyłam do swojej bazowej, na swój bazowy kanał, gdzie właśnie oceniałem, porównywałem gazetki. No może was trochę zaskoczyć.
Niektóre rezultaty mogą was zaskoczyć, pojedynek królów i dalej komiks. Tutaj jest zdecydowanie tak, że nie jest to jeden długi komiks, jest to kilka komiksów faktycznie, no ale zajmują większą, by nie rzec lwią część tej gazetki. Quiz dla uważnych czytelników, czyli znów mamy quiz, co zapamiętaliśmy z czytania. No fajne, to jest na pewno. W kolejnym numerze, no uważam go za jeszcze fajniejszy, Kapitan Piratów będzie wow, czyli będzie temat piracki. Ciekawe, co będzie później. Mi się to niesamowicie podoba, wręcz, że oni co numer zmieniają tematykę. 8 maja już Playmobil Blue, 8 maja również Playmobil Pink. Fajnie, że są zsynchronizowani, to niesamowicie dobre. Super nagrody, czyli właśnie zamek do wygrania, między innymi inne zamkowe gadżety. No i z tyłu wielka reklama. Moi drodzy, nie oszukujmy się jednak, wszyscy kupujemy, wszyscy bez wyjątku kupujemy gazetki dla takich oto figurek. Cóż, tu za bardzo instrukcji nie potrzebujemy, chociaż wersja damska ma trochę składania. Czy ja to otworzę bez nożyczek? Fajne jest to, że to ma taki karton. Fajne jest to, że spójrzmy, to wszystko jest indywidualnie rzeźbione pod każdy jeden kipek. Wbrew pozorom jest to trochę chyba jeszcze ciężej otworzyć niż polibaszki blisterki. No spójrzmy, jest tutaj pani, ma ona, o, bransoletka całkiem lata nawet bym powiedział. Rączki. Ta sukienka oczywiście się zdejmuje, pod spodem pani, ła, w bieliźnie, 18+. Playmobil. W Playmobilu nóżki są złączone ze sobą, budki są niezdejmowalne, tułów się w żaden sposób nie kręci. Bransoletka jest pewnie zdejmowalna, no bo spójrzcie, ma tu rozcięcie. Dłonie się kręcą wokół własnej osi. Główka nie wokół własnej osi, bo tylko dotąd lub dotąd. Włoski zdejmowalne, przez co możemy zajrzeć do środka i zobaczyć, że jest tam no całkiem pusto. Niestety, natomiast fajnie, bo możemy sobie na przykład teraz zdać czarne włosy od króla tejże postaci. Jakość nadruków tego czegoś jest bardzo dobra, tu się nie oszukujmy. No spójrzcie, ładne kropeczki, wszystko tu jest ok. No jest to niemiecka jakość, nie mamy za bardzo czego się przyczepić. Natomiast już takie szczegóły jak wchodzenie tego, a dobra, w miarę weszło, nie weszło. Trochę są tu na przykład problemy z ciśnięciem tych włosów, no trzeba mieć wyczucie, trzeba się tym więcej pobawić. No buźki to nie jest coś, co by mi się zdecydowanie podobało, ale tak jak mówię, to już jest kwestia absolutnie gustu waszego, co lubicie, co wam się podoba. No dla mnie są to po prostu zbyt trochę proste wyrazy twarzy, zbyt proste mimiki. Lego przyzwyczaiło nas do czegoś lepszego. Dokładnie to samo tyczy się właściwie całej figurki, można by rzec. No bo kurczę, nie oszukujmy się, słowo to porne może jest tu złe, ale jest to po prostu proste, mówiąc po prostu. A sukienka wkłada się w ten sposób, że spójrzcie, tutaj zakładamy jej tak i tu z tyłu, no właśnie, to jednak się szczepia, czyli jedna kloc. O, zaskoczyło. Ciekawi mnie, czy to się teraz rozszczepić. Myślę, że tak. Możemy zajrzeć pod sukienkę. Sukieneczka cała pani prezentuje się w taki oto sposób. No, coś ciekawego, coś zupełnie innego. Mona również welon, który przez te trzy, dzięki tym trzem dziurkom możemy wtyknąć i on się faktycznie trzyma. Bukiecik ślubny, no on jest jak widzicie giętki, ładnie zrobiony, niesamowicie starannie i ładnie, ale to już mówiłem, niemiecka jakość musiała być fajnie. Bukiecik już jest w rączce, no i tak prezentuje się pani, która idzie do ślubu. Rączki się kręcą, więc możemy sobie tu modyfikować. O dziwo, troszkę kurczę łatwo odpada mi tutaj ten welon, jak ja się tym bawię, bo na tych, mówię, tylko trzech tutaj jest wpięty. No jak za bardzo się bawimy, za bardzo tykamy, odpada. Boję się, czy to tutaj również, no właśnie, się postanowiłem poszarpać. No i spójrzcie, to również odchodzi. Troszkę, więc za łatwo ten welon odpada. Ale generalnie figurka, wiecie, 13 zł. Nie sposób dostrzec, że wchodzi tu znacznie więcej plastiku niż w magazynach Lego. A to jest, moi drodzy, bardzo ważne. Druga postać. Król. Kolejny blisterkowy, indywidualnie krojony opakowanie. Indywidualnie krojone opakowanie. Miecz plus tarcza. Tutaj już nie mamy nic do składania, otrzymujemy od razu gotowego króla, nawet z mieczem w ręku. Również nie sposób nie docenić, spójrzcie, wykończeń, żłobień. Zakres ruchów identycznie ten sam, znaczy ręce się wokół własnej osi, głowa też tylko dotąd. Korona jest osobna, natomiast spójrzcie, bez korony ta głowa prezentuje się w ten sposób. No ciut zabawniej, ciut całkowicie traci niestety to sens ściągania tej korony, no chyba, że inne nakrycia głowy możemy zastosować. Wyraz twarzy, no jeszcze prostszy niż u pani młodej, więc jest jeszcze tutaj, kurczę, trochę gorzej. Ciekawe, czy mogę tą zbroję zdjąć? Myślę, że mogę, bo patrzcie, ona tu odchodzi.
No to odchodzi. Myślę, że na pewno mogę zdjąć tą zbroję. Miecz również pełen detali. No brak nadruków na torsie, no ale to wiadomo, logiczne, bo i po co? Biała koszula gdzieś spod spodu mu wystaje. Nóżki to też butki niezdejmowalne. Ruszają się nóżki obydwie synchronicznie. Tak, w ten sposób. No też całkiem ciekawe. Pełne detalicznych nadruków to na pewno. Dodatkowo jest jeszcze tarcza z lwem. Tarcza jest trzymana w ten sposób. No a w ręku prezentuje się już tak. Tak, moi drodzy, prezentuje się magazyn Playmobil w wersji damskiej oraz wersji męskiej. No cóż, ciężko jest mi to ocenić, bo to nie jest taki jednoznaczny kloc. Fakt, największym minusem jest to, że tej pani spada ten welon. Ale gdyby nie ma tego welona, tego problemu nie ma. Problem jest również to, że musimy się przemóc jednak do, no wiecie, takich nadruków, takich wyrazów twarzy, takiej postaci hipka, minifigurki. No i całkiem innego w ogóle myślenia o zabawie troszkę niż w Lego. Jeżeli już do tego się przyzwyczajmy, ze zabawki, no dziwne, że to mówię, ale mogą mieć swój klimat, mogą być naprawdę fajne. Uważam, jakość wykonania jest jak najbardziej okej. Okay. Tego nawet nie poruszałem, bo to wiecie, to było jakby jasno od początku, że mówię nadruk, jakość nadruku, jakość tu detali będzie jak najbardziej dobra jest to, mówię, niemiecka jakość. Dodatkowo zabawki są produkowane na Malcie, tak pisało przynajmniej na kartoniku, więc tym bardziej by to potwierdzało. Nie no, no generalnie nie jest źle, aczkolwiek ciężko to oceniać, wiecie, w takiej kategorii kurcze klockowej, stricte wiecie, jak inne lele i tak dalej, no bo nie jest to stricte kloc, ale mimo wszystko już jakąś ocenę musiałbym wstawić, jest to jak najbardziej zasłużona ósemka. Czy fajnie było mieć jakiś zestaw dopaść w ręce, żeby ocenić sam zestaw, nie jak to się sprawdza, natomiast same figurki, no mówię, nie jest kurcze jakoś tak źle, na pewno jeżeli chodzi o wykonanie, a do wyglądu, no po prostu potrzebuje chwili czasu, by się przyzwyczaić i ją zaakceptować. Nie boimy się więc o jakość, to się rozpadnie w rękach, źle szczepi czy coś. Największym problemem z Playmobilami jest to, że po prostu musimy zmienić swoje myślenie o wyglądzie kloca i tak dalej i wtedy możemy naprawdę mieć z tego całkiem ciekawą frajdę. Ja nie powiem, nie spodziewałem się, że mi się to tak spodoba, ale ma to jakiś kurczę sens ten Playmobil. Nie wykluczamy więc, że Playmobila będzie więcej na moim kanale. Przede wszystkim piszcie, czy on wam się podobał. Jeżeli wam się też podobał, to możecie w każdej chwili iść do kiosku. Tak jak mówiłem, wersja niebieska, czyli blue, oraz wersja różowa. Obydwie w cenie 13 zł są już do kupienia w kiosku. Jeżeli wam się więc to podoba, zapraszam do kiosków. A jeżeli chcecie tego kupić, jak chcecie oglądać to u mnie, to zostawcie po prostu taki komentarz. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Bye!